Zdrowia. I to dla kogo? No, dla policji francuskiej w Paryżu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, wydawałoby się, że zamordowanie dwoma nożami czterech policjantów przez policjanta w środku komendy, która pilnowała, żeby nie było islamskich terrorystów w Paryżu, no to... To jest to coś ciekawego, jest to zastanawiające. W Ameryce się mówi, że ta broń jest wszędzie, że są masowe morderstwa i tak dalej, i tak dalej. No ale większość z nich to jest jednak w miejscach, gdzie broń jest zabroniona, czyli legalnie w szkołach broń jest nielegalna, przy szkołach jest nielegalna, w kościołach jest nielegalna, w urzędach jest nielegalna i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy ci, którzy uznają i szanują prawo, nie wchodzą tam z bronią. No ale ci, którzy chcą mordować, no to wchodzą z tą bronią, bo wiedzą, że tam nikogo innego nie będzie z bronią, no i że nie zostaną zastrzeleni wtedy, kiedy oni będą atakować. Na Florydzie był taki wypadek, że policjant siedział za rogiem, bo za 2 lata miał iść na emeryturę, no i wariat młody na proszkach uspokajających zabił kilkanaście osób. No we Francji odbiło się to w ten sposób, że muzułmanin, w zasadzie taki, co odchrzcił się, no jeżeli był chrześcijaninem, diabli wiedzą, jakie były jego przekonania, zanim został muzułmaninem, no ale został muzułmaninem, zarżnął 4 kolegów i zranił jednego, zanim jeden z takich świeżych kadetów po prostu wziął go, zastrzelił strzałem, prawdopodobnie, jak mówią, w głowę. No ale był to człowiek, który pilnował wszystkich muzułmańskich ekstremistów w Paryżu, no bo jednak w Paryżu, we Francji jest sporo tych ludzi z północnej Afryki, z Algierii zaczęli przyjeżdżać w latach 60-tych, 70-tych, kiedy Algieria uzyskała niepodległość, no to wielu z tych Arabów po prostu uznało, że lepiej jest im w tej Francji, czyli w państwie kolonizatorów, niż w tej Algierii, gdzie uzyskali niepodległość. No i Francja ich przyjęła, później zaczęła ich przyjmować coraz więcej, no i w zasadzie Paryż jest opanowany przez muzułman, jest opanowany przez arabstwo. Film taki był w latach 70. French Connection, no to właśnie tam wszyscy ci, co handlowali narkotykami, no to 3/4 z nich to byli właśnie muzułmanie Arabi. To nikt nie zwracał na to uwagi, no ale to już jest od 40-50 lat jest to samo. No i facet, który się nazywał Michael Harpoon, 45 lat, on się urodził na Karaibach francuskich, na Martynice, był fachowcem od elektroniki, od komputerów, no i prowadził tam wywiad w zasadzie. Przyjęli go do pracy w 2003 roku, czyli 16 lat temu. Po paru latach przerzucił. Właśnie przeszedł na islamizm, no i został mahometaninem. Miał tam żonę. Najpierw był z kobietą muzułmanką z Madagaskaru. Po 6 latach z nią się pobrał. No i w zasadzie zaczął być ekstremistą. Ciekawe jest to, że w takich wypadkach policja, czy no ktokolwiek pracuje na takim stanowisku, no to jest to wymagane prześwietlenie jego, czy się nadaje, czy nie ma jakiegoś tych, no podstawowe rzeczy to sprawdzić, czy nie jest jakimś ukrytym bandytą, czy nie zrobił jakiś przestępstw wcześniej i tak dalej, i tak dalej. No ale w zasadzie to patrzą na te rzeczy, sprawdzają, czy nie ma jakiegoś dopływu pieniędzy, czy nie ma kontaktów z jakimiś niektórymi ludźmi podejrzanymi, czy nie ma powiązań, czy nie ma zobowiązań. Kiedyś sprawdzali, czy nie jest homoseksualistą, no bo w wojsku homoseksualizm, no to było to miejsce, czy rzecz, którą bardzo często albo podpuszczali obcy wywiad, podkładał jakichś młodych chłopaków, no i później robili zdjęcia i szantażowali ich, no albo nawet jak nie podkładał im jakieś, nie było pułapki, no to robili zdjęcia. No i mówili, że opublikują to. No i homoseksualiści bardzo często zdradzali po prostu wojsko, czy wywiad, czy tak dalej, no bo właśnie się bali, że to, że są homoseksualistami, wyjdzie na wierzch. No ale
prześwietlają na wszelkich takich odpowiedzialnych w miejscach pracy, gdzie jest wymagana jakaś no, tajność, tak? Ten człowiek miał dostęp do... Najgorsze jest to, że on miał dostęp do listy tych ludzi, którzy byli wtyczkami, byli tymi molami, byli tymi ukrytymi agentami w tych najróżniejszych meczetach, no bo jest od groma tych meczetów w Paryżu. No i miał listę na dysku pamięci i teraz wszyscy się zastanawiają, czy on dał to komuś, czy nie dał. No ale od jakiegoś czasu radykalizował się, przestał się kontaktować z kobietami, no bo to jest przeciwko tym wyznaniu Mahometan. Codziennie chodził do meczetu. No tam uprawiał też te swoje modły. No i nikt nie zwracał na to uwagi. Była taka sytuacja, kiedy to było, w 2015 roku, kiedy ten Charlie Hebdo, był ten magazyn taki humorystyczny, rysunkowy, kiedy oni tam narysowali Mahometa, no i w zasadzie ci terroryści muzułmańscy czekali tam przed wejściem, później wzięli złapali, jak jakaś kobieta tam wchodziła z pracownic, no to po prostu wepchnęli się za nią, zterroryzowali ją, żeby ona otworzyła te drugie drzwi, no i wbiegli na górę i zabili tam kilkunastu tych Francuzów, tych ludzi, którzy w zasadzie rozśmieszali francuską publiczność tymi komiksami, można powiedzieć, tak? No jeden z tych ludzi, tych atakujących, no to był pilnowany właśnie przez tą grupę tego człowieka, Michaela Harpuna. Był pilnowany, tyle tylko, że przestali go pilnować, kiedy on się wyprowadził z Paryża. No, okazało się, że się wyprowadził z Paryża tylko po to, żeby zniknąć z tego pilnowania przez policję antyterrorystyczną, no i wrócił i zamordował. Minister Urzędu Wewnętrznego w Paryżu powiedział, że no były pewne niedokładności, były pewne niedopełnienia, no bo kiedy on się pobrał z muzułmanką z tego właśnie Madagaskaru, no to nigdzie nie było to sprawdzone, a powinno być sprawdzone, powinno być to zapisane. No w tym czasie no to takie są naturalne koleje rzeczy, że powiedzmy można się pomyśleć, że będzie się radykalizował. No i nie było. No i ten minister mówi, że czy by to cokolwiek zmieniło? No nie wiem, czy cokolwiek by to zmieniło. No trzeba być kretynem, nie ministrem, żeby coś takiego stwierdzić, tak? No można przypuszczać, że oczywiście, że by zmieniło, no bo ludzie by spojrzeli na to inaczej. Druga sprawa to jest też, że w tym czasie, kiedy właśnie ci terroryści w 2015 roku zabili tych pracowników Charlie Hebdo, no to on w pracy wśród tych antyterrorystów, wśród tych ludzi, którzy działali dokładnie z tymi problemami, no to on powiedział, że im się to należało, tak, że ci zabici ludzie, którzy rysowali te komiksy, to im się to należało. No, każdy normalny człowiek w każdej normalnej instytucji, szczególnie jakiejś takiej antyterrorystycznej, no to powinien w zasadzie ktoś gdzieś jakoś zareagować, tak, no, czy ci znajomi, koledzy z pracy i tak dalej. Było to wpisane gdzieś do jego papierów? No, nie było wpisane do jego papierów, nie było to wspomniane nigdzie, także to wszystko nadchodziło. Wszystko to nadchodziło, wziął te dwa noże, poszedł do pracy, zabił czterech. Z tą swoją żoną w zasadzie rano wymieniał bardzo dużo tych tekstów, tych SMS-ów. No i jej radził właśnie, żeby studiowała ten, uczyła się z tego Koranu, no i że Allah będzie z nią, no i mówił tam po arabsku, że Allah jest wielki i tak dalej, i tak dalej. Także ona przypuszczalnie wiedziała, co on będzie robił. No powiedziała policji, że myślała, że on sam siebie, powiedzmy,
popełni samobójstwo. No ale, ale to trudno, trudno w to uwierzyć. Szczególnie, że no ona musiała widzieć jego radykalizację. Ona tłumaczyła, że on bardzo jest zdenerwowany z całych tych stosunków w pracy. No, też tłumaczą, że on miał jakąś taką obsesję, no bo miał taki wzmacniacz w uchu, mikrofon mały, bo kiedy był młodszy, to miał zapalenie opon mózgowych, no i z tego powodu po prostu stracił słuch, no i po przybyciu z tego Martiniki do Francji, tam zainstalowali mu tam państwowo właśnie ten wzmacniacz w uchu, no i przyjechał i zamiast bronić tej Francji, zamiast być jakiś lojalny, zamiast podziękować krajowi, który go przyjął z tych Karaibów, no to po prostu wziął nożem zabił czterech kolegów. No jest to makabra, jest to no pokazuje, że system upada, tak? Że system upada, że ludzie są w stanie prześlizgnąć się, że ludzie, którzy są naokoło, nie zwracają uwagi. No i właśnie w Ameryce jest mniej więcej to podobne. Wszyscy ci, co strzelają, no to z reguły są młodzi, z reguły są tacy osobnicy, samotni, wychowywani przez samotne matki, są na prochach psychotropowych, uspokajających, ciągle są awanturyści, ciągle są przenoszeni między szkołami. Każda szkoła wie, że on któregoś dnia po prostu przyjdzie i zacznie strzelać. No i jeżeli on znajdzie dostęp, powiedzmy, do broni, no to wtedy strzela. Ale to nikt nie jest zaskoczony. No i kogo trzeba oskarżać, czy tam mieć pretensje? No zdecydowanie psychologów, nauczycieli, policji i tak dalej. Obama wprowadził coś takiego, że szczególnie dla murzynów, że szkoły nie powinny zgłaszać za często różnych tam tych przewinień, nie powinni zawieszać, dlatego że mówili, że właśnie wśród murzynów jest najwięcej zawieszania. No to jak przestali zawieszać, no to oczywiście, że przestali zawieszać czarnych, brązowych, białych i żółtych, tak? No i wtedy całe ten prawo, samo prawo, czy samo spojrzenie na prawo, czy cała sytuacja, no przepisów i regulacji i tego rodzaju rzeczy się rozpada, tak? No bo jeżeli się nie pilnuje porządku publicznego, no to wszystko się powolutku rozpada. Także dwa noże wystarczyły, no czterech zadźgał. Ktoś może powiedzieć, że jakby miał pistolet, no to by zastrzelił powiedzmy 14, no ale też trzeba powiedzieć, że powiedzmy ten Francuz, który jego zastrzelił tym pistoletem, jeżeli więcej tych policjantów miałoby by broń albo noże co najmniej, no to by się jakoś obronili, a tak to facet wchodzi na komendę z dwoma nożami i zasztyletowywuje czterech policjantów, raniąc jednego. Zdrowia dla was wszystkich. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, to dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Jeżeli polecasz, to dziękuję jeszcze bardziej. Tutaj jest dzwoneczek do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego filmiku, który będzie i tak zdemonetyzowany.